Wesoło tu macie! Co dzisiaj robicie? Królowa Barbie poprosiła wszystkich w Krainie Tęczy o zrobienie rzeźby z chmur. O posąg skrzydlatego jednorożca. Ale coś mi tutaj nie wychodzi. Hej, Chelsea. Proszę, pomarańczko. Cześć, Barbie. Ja też mogę rzeźbić? Oczywiście. Najładniejszy jednorożec trafi na stałe do wystawy rzeźb w ogrodzie. Widziałam go raz. Znaczy skrzydlatego jednorożca. Nie pokazuje wam się? Nie, jest zbyt płochliwy. Rzadko go widujemy. A zatem niech każdy użyje wyobraźni i stworzy jednorożca swoich marzeń. Wszyscy z drogi! Zwycięzca ląduje! W swych licznych podróżach widywałem skrzydlatego jednorożca setki razy. Setki? No dobra, może i nie setki, ale widziałem. Więc nikt nie zrobi lepszej rzeźby niż ja. Aha, ten róg świetnie pasuje. Każda rzeźba jest inna. Gdybym tak mogła zobaczyć prawdziwego jednorożca. To jest doskonały pomysł, pomarańczko. Zaprosimy skrzydlatego jednorożca do pałacu. Bo kiedy zobaczymy, jak dokładnie wygląda, zrobimy lepsze rzeźby. Nigdy go nie znajdziecie. Po co go szukać? Na pewno znajdziemy. Co ty na to, Chelsea? Tak, chodźmy. Jasne, idźcie sobie. Muszę załatwić inną pilną sprawę. Bez związku z jednorożcem. Skąd u mnie to przeczucie, że Notto coś kombinuje? Tęczowa królowa Barbie! Wiemy, gdzie przebywa skrzydlaty jednorożec. Serio? Gdzie? Ostatnio był w chmurnym kanionie. Odpoczywał pod tęczą. Tam zaczniemy go szukać. Dzięki, syrenki. Ale super! Szybciej! Skrzydlaty jednorożec! Czekaj! Chcę, żebyś pozował, ale tylko mnie! Bo chciałbym wygrać konkurs! Wow! Kręciłaś ogon w mój plecak! Twój plecak wkręcił mi się w ogon! Jednorożec! Tylko go nie wystraszmy. Boi się obcych. Jednorożcu... Dzień dobry. Wiem, że się poznaliśmy kiedyś, ale zapomniałam, jak wyglądasz z bliska. Zatem muszę stąd odlecieć. Czekaj, nie leć proszę. Możesz nam pomóc? Ogłoszono konkurs. Musimy wyrzeźbić twój posąg. I nie wiemy, który jest najlepszy. Będziesz nam pozować? Nie. Nie? Dlaczego? Sama powiedziałaś. Zapomniałaś, jak wyglądam. A wyglądam najpiękniej w marzeniach i w wyobraźni. Nie chcę nikomu odebrać takich radosnych, twórczych wyobrażeń. Utknęłam! Pomogę wam! Mam cię! Szybko! Nie kręć się! Dobrze? Już! Znacznie lepiej! Dzięki, Chelsea! Tak, dzięki! Ale mój plecak nie utrzyma nas dwojga! Ocaliliście nas! Dziękuję! Od tego ma się przyjaciół! Ty jednorożec! Tak, przyleciał! Chodźcie, leć! Nie wierzę, przyleciał! Dzięki! Do zobaczenia! Pa, pa! O, dlaczego nie został? Chcę być taki tajemniczy. Skąd będziemy wiedziały, jaki ma być nasz posąg? Jest potrzebny! Wystarczy nam nasza wyobraźnia. Wspaniała grzywa! Piękny dobór kolorów. A co powiesz na mojego jednorożca? Chyba musisz przyznać, że wygląda jak żywy. Bardzo oryginalny, to na pewno. Ale Barbie, kto wygrał? Wszystkie są świetne, nie potrafię wybrać.
A zatem wszyscy wygrali konkurs. Dzisiaj kraina tęczy wygląda jakoś inaczej. Cześć, Barbie! Tak się cieszę, że jesteś, Chelsea. Mamy poważny problem. Obawiałam się, że coś się stało. O co chodzi? O zielony kolor. Gdzieś tam znika. Spójrz na tę wstęgę tęczy. I tam. O nie! Chelsea, potrzebuję twojej wyobraźni, by rozwiązać tę zagadkę. Oczywiście. Honey i ja pójdziemy popytać i sprawdzić, co mogło się stać. Wiedziałam, że mi pomożesz. O nie! Nic nie rozumiem. Chelsea, słyszałaś już? O nie. Nie ty, zielona księżniczko. Proszę, nie martwcie się o mnie. Jak to? Ty znikasz. Znajdziemy na to sposób. Czy któryś z was ma jakiś pomysł? No, ja sądzę, że powinnyśmy odnaleźć przyczynę, ale niebieska myśl... Sama powiem, żółta księżniczko. Chciałam zapytać śpiewające ryby, czy one nic nie wiedzą. Uważam, że to nic nie da. A ja tymczasem blednę. Możemy czegoś spróbować? No to rzeczywiście, chodźmy do ryb. To nie zaszkodzi. Te ryby to my i już. Zieleń to nie nasz kolor, lecz błękit mórz. Wybacz. Widzisz? Na pewno inna tęczowa koleżanka wpadnie na lepszy pomysł. Spokojnie, zawsze warto spróbować. Dzięki za piosenkę i proszę, miejcie oczy i płetwy otwarte. Na pewno istnieje ktoś, kto wie, co się stało w krainie tęczy. Chelsea, już wiem! Syreny! No i musimy się dowiedzieć, dlaczego zieleń znika. Użyjecie syreniego kodu, by zawiadomić cały kraj? Halo! To tylko strata czasu! Hej, co to za kod? Taki, którym my, syreny, przesyłamy wiadomości. Poślemy w świat pytanie, czy ktokolwiek może nam coś podpowiedzieć. I tak uważam, że to się nie uda. Niech spróbują. Koniecznie. Tak, może się uda. Ale nasze ogony nie tylko ślą kod. Wyczuwają też wibracje, gdy ktoś jest w złym humorze. Jak one... Wiem, że się pokłóciły. Wczoraj jeszcze były w zgodzie. Ale dzisiaj od rana wszystkie sprawy zaczęły wyglądać nieco inaczej. Mowa ogonów! Co za świetny pomysł! Dzięki za pomoc! Nie ma za co, królowo krainy tęczy! Damy ci znać, kiedy przyjdzie odpowiedź! Czy ktoś zauważył, kiedy zielona księżniczka zaczęła blaknąć? Dzisiaj po śniadaniu. Skakałyśmy przez tęczankę. I żółta skakała bez kolejki. Powiedzcie niebieskiej, bo ja się do niej nie odzywam, że to była moja kolej, a nie jej. Ponieważ ja się nie odzywam do żółtej, niech ktoś jej powie, że nie ma racji. Okropność. One zawsze były nierozłączne. Chyba już wiem, co się stało. W krainie tęczy liczy się przyjaźń i współpraca, prawda? A odkąd niebieska i żółta się kłócą, zielona księżniczka i cała zieleń w krainie zaczęły blednąć. Przecież, gdy się miesza kolory, błękit z żółtym dają zieleń. Musicie się tylko pogodzić, a zieleń powróci. Na pewno. Chelsea, dzięki, że chcesz pomóc. Znamy się na kolorach i sądzę, że to tak nie działa. Na pewno. Zapomnijmy o tym i pobawmy się. Jak to? Znaczy teraz? To najlepsza chwila. Na zabawę w skoki na tęczance. Różu i pomarańczku, złapcie końce tęczanki, proszę. A teraz dwie pierwsze zawodniczki. Żółta i niebieska. Dobra,
Kręćcie tęczanką! Start! Teraz zaczynamy grę Skacz, gdy ktoś wywoła cię! 4, 3, 2, 1. Żółta z niebieską! I razem skaczecie, dziewczyny! Ja! Super nam idzie! Spójrzcie na zieloną! Zaraz koniec tęczanki! Za 3, 2, 1! Ale było fajnie! Już nie wiem, o co się pokłóciłyśmy. Znowu jestem zielona! Tu laski! Miałaś rację, Chelsea. Wspólna zabawa naprawdę pomogła. Wszystkie kolory są potrzebne. I musimy się częściej przytulać. Dobrze, że jesteś. Młode księżniczki właśnie robią latawce. W krainie tęczy! Coś dźwięczy! I gada, że dziś latawców parada! Latawce z krainy tęczy? Na pewno piękne i mocne. Barbie, zrobimy razem latawiec? Jasne. Planowałam wyrzeźbić kształt syreny z chmurek. I może zrobimy jej włosy ze wstęgi tęczy? Co się dzieje, Hani? Wow! Oto ja, książę Notto! I mój super spektakularny, ekstra ekstrawagancki latawiec! Co wy na to? Wiesz, jest bardzo... Jej! Wybacz. Notto! Nie! Latawiec! Ojej, tak mi przykro, Notto. Współczuję. Tak długo go robiłem, a teraz zepsuty. Pomożemy go naprawić, prawda, Barbie? Jasne, od tego masz przyjaciół, tak? Serio? Byłoby świetnie! Mam listę niezbędnych materiałów, o tutaj. Sporo tych materiałów. To nie ma na co czekać. Numer 7. Złote płatki. Na trampolinie. Ale łapiasz je, Barbie? Tak. Już wystarczy, Notto? Prawie. Jeszcze tylko kilka tysięcy. Mniejsza z tym. Wystarczy. Co dalej na liście? Nic specjalnie trudnego, ale musicie zejść pod wodę. Wiemy, co to oznacza. Czas na rybi ogon! Też lubisz być syrenką. Aha, ale musimy wracać, zrobić nasz latawiec. Notto, tyle wystarczy? O, tak! Akurat tyle! Świetnie, to możemy już iść. Oczywiście! Jak tylko znajdziecie ostatni składnik. Wodorosty z dużymi liśćmi. Tylko nie takie spiczaste. Ja będę patrzył na postępy o stamtąd. Zbieranie materiałów trwa dłużej niż przypuszczałam. Tak, wiem. Ale powiedział, że to ostatni składnik. Zapomniałbym. Jeszcze mgiełka. Dzięki za przypomnienie. My nie przypominałyśmy. O, ostatnie poprawki. Jest nawet lepszy niż poprzedni. Tak, jest przecudowny. Jedyny w swoim rodzaju. Wow, jaki piękny latawiec. Uwielbiam piękne rzeczy. Musiałeś się napracować, Notto. Szybko poszło, serio. Co ty powiesz, Nimie? Widziałeś kiedyś coś równie wspaniałego? Ja... Na zdrowie! Chyba się nim przeziębił. Co? Nie katar, księżniczko. Alergia na latawce.
trzymaj się! O nie! Złapię ją! Złapię ją! Spokojnie, piesku! Wybaczcie! Hanie leci do tęczowego pałacu. Trzeba jej pomóc. Wskakuj! Każda po swojej tęczy. Ocalimy Hanie. Naprzód, królowo, naprzód! Spójrzcie! Latawiec dolatuje do pałacu. Trzymam! Mam ją! O, Hani! Ale emocje! Już prawie nie żałuję, że nie mamy własnego latawca. Dziewczyny! Czekajcie! To twój latawiec? To jego resztki! Ale części są w porządku! Ale nie mamy czasu znowu go naprawiać. Cóż, pomyślałem, że zbudujemy nowy. No to... Nie dla mnie! Dla was! Zrozumiałem, że zabrałem wam tak wiele czasu, że nie zdążyłyście zrobić tego, co same chciałyście. Wiesz, też chciałyśmy pomóc. Ale nie cały dzień. Może nie będzie tak, jak planowałyście, ale będzie przyjemnie. Prawda? Pewnie. Sprawdźmy, co da się zrobić. Posłuchajcie! Latawce rodziny tęczowej krainy rozpoczną paradę! A ja... Na zdrowie! Super! Witam, witam! Chelsea! Nasza słodka Barbie! Hani! Dzień dobry, szeryfie! Hej, Orzech! Hej, Malaga! Och, więc poznałyście jednorożce! Jednorożki! To z miłości do lodów! Chodzi o to, że mają rogi w kształcie rożków lodowych! Pomożecie nam rozwiązać pewną zagadkę? Oczywiście! Z przyjemnością! Wskakujcie! Wszystko wam opowiemy! I coś słodkiego sobie podjemy! To jest nasz dom. To był nasz dom, dopóki ktoś nie zaczął go podjadać. Ślady zębów! O, podobno to ja miałem być dziś szeryfem. A ja myślałam, że sprzedajesz dziś kruszony lód. O, nawet jest tu mój wózek. Ktoś ma ochotę? Ma pani jakąś teorię w związku z tą sprawą? Ktoś podgryzał tę stodołę i chyba wiem kto. Truskawkowy miś! Dokładnie! O, miałam rację! Wiecie, że nie powinniście podjadać cudzych domków? Przepraszamy, nie mieliśmy pojęcia, że ktoś tu jeszcze mieszka. Co? To nasz dom! Lukrecja wygląda na lekko wysuszoną. Może się złamać w każdej chwili. Chodź do mnie! Sir Camembercie, widział pan Honey? Wybacz, Chelsea, ale jestem trochę zajęty. Honey! Już dobrze. Barbie, co to za odgłos? Nie mam pewności, ale sądzę, że to może być... To potwór! To potwór? Bardzo was proszę, nie ma żadnych potworów w naszej krainie. Co się dzieje z pałacem? Jak głośno ryknęło! Aż ściany się sypią! Jeżeli to potwór, to w dodatku źle wychowany! To na pewno nie potwór, prawda, Barbie? Nie, ale trzeba się dowiedzieć, co to jest.
bo inaczej nasz cukierkowy pałac zniknie. Odwagi! Rozwiążemy razem zagadkę. Dobra, kochani. Miejcie oczy otwarte i szukajcie, co może być źródłem tego dźwięku. Jak to coś poznamy, skoro nie wiemy, jak wygląda? Radziłbym wypatrywać czegoś absolutnie potwornego. To brzmiało potwornie! Gdzieś blisko! Co? Mamy prowiant dla każdego! Spójrzcie! Zawalił się most cukierkowy! Opuścić pokład! Można popłynąć naokoło. No tak. Dobrze. Resztę drogi przejdziemy pieszo. Ciekawe, czy to, co tak hałasuje, to... Potwór! Nie sądzę, żeby to był potwór. Za to myślę, że się zbliżamy. Dźwięk dobiegł z tej strony. Gotowi, żeby odkryć, co to jest? Ja mam lekcję kręgli. Spóźnię się na drzemkę. Mój Cosiek tamtosiek nie ma Cośku w tamtośku. Muszę naprawić. No co wy, kochani. Chociaż nie wiemy, co to jest, nie musi to być nic złego. Kto jest ciekawy i chce iść dalej, proszę krok naprzód. Widzę, że naprawdę zostałyśmy we dwie, Chelsea. Jej. Jako szeryf Krainy Słodkości mianuję was swoimi zastępczyniami. Ruszajcie naprzód, złapcie potwora! Ojejku, jesteśmy blisko. Głos dobiega z lasu lizaków. Chelsea? Wszystko w porządku? Nie, ani trochę. Boję się. Powiem ci tajemnicę. Ja też czasami się boję. Teraz też czujesz strach? Może troszeczkę. Wyglądasz na dzielną. Jak to? Bo wiem, że bardzo często, gdy wyobrażam sobie coś strasznego, to wygląda to gorzej niż w rzeczywistości. Jedno ci powiem, Chelsea. Nikt nie ma większej wyobraźni niż ty. Zaraz. Już wiem, co to jest. Bracia Wisienki? A co wy tu... Witaj, jagodowa królowo! Hej, Chelsea! Jak dobrze was widzieć! Szukałyśmy tu potwora! Tutaj tylko ja z bratem gramy na nowym instrumencie. Tu nie ma potworów! To potwór! Znaczy, nie dosłownie, ale to jest ten dźwięk, który wstrząsa Krainą Słodkości. O nie! Przepraszamy, ale zgoda! Dźwięk jest potworny! Nie wiemy, jak na tym zagrać! Chyba już wiem, dlaczego. Kawałek tutaj odpadł. I stąd pochodził straszny głos. Ale już naprawione! Jaka piękna muzyka! Wielkie brawo! Zastępczynie rozwiązały zagadkę! Wszystko dzięki odwadze. W imieniu mieszkańców krainy z przyjemnością wręczam wam medale za odwagę. Jagodowej księżniczce Barbie, Chelsea i Honey za odnalezienie potwora, który wcale nie był potworem. Wszyscy z Krainy Tęczy przyszli popatrzeć. Witam zawodników! Mamy tu fruwające tablice wyników. Chwila! Chyba nie zaczniecie bez najlepszego gracza.
Cześć wszystkim! Będę waszą sędzią. Pora wybrać drużyny. Ja do swojej wybieram czerwoną i zieloną. O, dzięki! Miło. Dobra, ze mną pomarańczka i żółta. Jesteśmy razem! Na pewno wygramy! Różowa, fioletowa, nie myślcie, że zostałyście tutaj ostatnie, bo będziecie pierwsze w tych igrzyskach! Może jeszcze przypomnimy wszystkim zasady. Popatrzcie na środek boiska. Dzień dobry, widzowie i zawodnicy! Jestem nim niesamowity, wasz komentator. Popatrzcie na latające tablice. Każda drużyna ma tęczową bramkę. Bramki stoją wokół boiska. Na szczycie każdej bramki znajduje się otwór. Waszym zadaniem jest wrzucenie tęczopiłki do bramki. Jeśli uda wam się wypełnić całą tęczę, wygrywacie! Spójrzcie! Spokojnie, Honey. To nie jestem ja. To tylko znak, że bramka jest nasza. Piłek można dotykać tylko kijkiem. A to wasze pojazdy. Słuchajcie, zawodnicy. Zbiórka na centralnym tęczopolu. Dobra? Zaczynamy! I 3, 2, 1! Oh! Twoja kolej! Tu do mnie! Gol! Juhu! Wiedziałam, że się uda! Udało się! Super! Chelsea rządzi, tak! I wygramy mecz. Co się stało? Zielona czekała. Byłoby miło, gdybyś pozwoliła jej wbić bramkę. Jesteśmy pierwsze. Wygrywamy. Wolałybyśmy się bawić. Jak one. Czy wygramy, czy przegramy, zawsze z meczu frajdę mamy. Piątka! Wiecie co? Macie rację. Nie byłam zbyt koleżeńska. Jak byście chciały zagrać? Serio? Serio. Super, Chelsea! Przytulamy! Zatrzymać je! Juhu! Juhu! A niech to! Złapałam tęczopiłkę! Żółta łap! Zamknę oczy. To 2 punkty. Przecież wiadomo, strzały na ślepo są za 2 punkty. Drużyna Barbie wygrywa! Nie wierzę! Wygrałyśmy! Fantastyczny mecz, prawda? Prawda.
od kiedy mi przypomniały, żeby być koleżeńską. Na chwilę zapomniałam. Nic nie szkodzi. Każdy czasem zapomina.